Yo, siemano, z tej strony Minecraft Gplay i witam was w kolejnym odcinku na moim kanale, a dzisiaj oczywiście będziemy grali i budowali domki. Dzisiaj mamy dla was w sumie domek Lidl kontra Biedronka, no i ogólnie gdzieś Vito mi zniknął, tutaj nie wiem w ogóle czy... Ba, jestem! A tutaj się schowałeś, cwaniaku. Yo, siemano. I właśnie razem w sumie z tym Vitem myślałem, że on w ogóle gdzieś zniknął z tego serwera, ale jednak się schował tu w dziurze. Będziemy ogólnie budowali domki. Jedna osoba będzie budowała Lidla, druga Biedronkę. No i myślę, że będą ciekawe te sklepiki w sumie i zobaczymy, jak nam wyjdą. Mamy w sumie zrobiony tutaj specjalny texture pack na potrzeby tego filmu i ogólnie będą to takie mini sklepiki właśnie na tych działeczkach budowane. Tak więc ogólnie, jeśli się spodoba, nie zapomnijcie kliknąć kciuka w górę, napisać komentarza i oczywiście piszcie swoje propozycje na następne odcineczki, tak więc żebyśmy mieli po prostu wiedzieli, co dla was nagrywać i co budować na następnych odcinkach. I ogólnie tutaj w sumie nic nie mamy, tak więc ja tutaj wsadzę czerwoną wełnę i żółtą i tak o, żółta to będzie Biedronka, czerwony to będzie Lidl, tak więc jeśli... Nie, żółty Lidl, a czerwony Biedronka. Dobra, to żółty Lidl, czerwona Biedronka i losuj Vito tutaj elegancko, dobra, ja zobaczymy. Ale zostawcie łapeczkę w górę najpierw przed losowaniem, bo będzie ciężko to wylosować. No, pomóżcie Vitowi. O, jest, żółty stary, Lidl. Elegancko, dobra. Czyli ja Vito buduje Lidla, ja buduję Biedronkę i ogólnie, stary, zastartujesz ten stoperek swój? Nie, zrobimy time set day i możemy jechać. Dobra, 10 minut. Tak więc ogólnie dobra. Włączamy time set day i zaczynamy, ponieważ dzień w Minecrafcie trwa około 10 minut, tak więc akurat tyle, żebyśmy po prostu wybudowali ten domek. I właśnie zawsze mieliśmy takie ograniczenie czasowe do 10 minut i dzisiaj również właśnie tak będziemy mieli, ale... ogólnie właśnie ja tu się skupiam już na budowaniu i nie wiem, co ja gadam też. Nawet. Widzę właśnie, że już gadasz i gadasz. Ja tutaj buduję taki prosty dzisiaj sklepik, ale ja spróbuję tak mega w środku wykończyć to, wiesz? Zobaczę, no, jak jakieś to półeczki, regały będą, coś no, tego? No, spróbuję, ale nie wiem, jak mi to wyjdzie, ale spróbujemy. No i ogólnie, stary, wiesz, jak to jest w tych supermarketach, że jest wejście i wyjście osobno, tak więc musimy się trzymać tego, nie? U mnie będzie w jednym, wejście, taki mały supermarketik będzie. A, no chyba że tak. Zobaczymy, stary. Ja ogólnie nie wiem w ogóle jak to dokładnie zrobię, bo to będzie znowu po raz kolejny tutaj niezła improwizacja, no ale no, myślę, że jakoś to będzie wyglądać. Standardowo. Musimy improwizować niestety, no. Takie życie. Takie życie ulicznego rapera. Ciężko jest, słuchajcie, budować. Tym bardziej, że jest tak mało czasu. No właśnie. Ale na przykład to, z World Edicikiem to już leci elegancko. O, w sumie, stary, na to jeszcze nie pomyślałem nad tym World Editem jak na razie. O, u mnie elegancko już teraz, dobra. Teraz zrobimy sobie jeszcze wyżej jednak. Kurde, w ogóle z czego budujesz, stary, tom? Ja najpierw buduję z kobla, robię sobie ściany. A później ogarnę je tak jakby tą kolorową wełną, tak żeby to wyglądało jak ten Lidl. No spoko Lidl. W sumie. Lidl jest tani. O kurde, wszystko mi się zminimalizowało, fuck, ale już jestem z powrotem. Coś kliknąłem, że w ogóle mi wszystko poznikało z ekranu i no, się zminimalizowało. To nieźle chciałeś tutaj zrobić. O, chciałem chyba coś przeczytować. Coś chciałeś oszukać, na pewno. Chciałem jakąś gotową strukturę tu od razu wkleić i powiedzieć, o, zbudowałem, już skończyłem tutaj, Vito. Możemy kończyć. Najlepiej. Ale jednak tak mi się nie udało. No. Ja tutaj pilnuję, stary, wszystkiego, także... Nie z tobą takie numery. Nie, no nie ze mną takie. Dobra, ja zrobię. Kurde, ale miałem na obok włączony właśnie, jak wygląda ten Lidl i teraz nie widzę tego, już nie wiem, jak budować. A tu nie ma Lidla, Vito buduje Lidla, patrz. A, znaczy się Biedronkę w sumie miałem, no. Dobra, ja tutaj... Z czego ja buduję? Z kwarcu ja wszystko buduję, co ja zrobiłem, stary? Czekaj, bo ten obraz ma raz, dwa, na cztery, tak? Bloki on jest. No, dobra, to na 4 na 4. Dobra, ty w ogóle, stary, ja zacząłem budować z kwarcu i zapomniałem się i wszystko z kwarcu buduję tu. Co? Czemu? Nie wiem. Nie chciałem ale tak tego po prostu zrobić. Się tak, tak on... No dach już zacząłem robić. Aha. I ogólnie muszę teraz tutaj coś zmienić, czekaj. Ja muszę tylko zobaczyć, jak to wygląda, stary.
Z czego? Nie no, z czegoś czerwonego powinien być dach tak naprawdę, ale... Dobra, z gry... Nie no, nie wiem z czego budować. O kurcze! Jak to było? Undo? Set Undo, czy jak się robiło? Slash Undo. Slash. Albo dwa slashe. Ty, dobra. Mi się coś tu... O kurde. Ja z czegoś takiego wybuduję, o. Ale lipę dałem ogólnie o na kurde, sam początek. O kurde, coś zrypałem, stary, nie? Ale co jest? Nie, no, popsuło nie tak, ci się? No, nie tak zrobiłem tym Word Editem i mi się to zepsuło. No i co, nie cofa ci? Jak no chcesz nie, cofnąć, właśnie to nie da rady? Coś tu powpisywałem źle chyba. To ja będę mieć, stary, taką nowoczesną Biedronkę w sumie, o, co no. Jeszcze ich nie ma, ale to jest taki nowy projekt, ja to zaprojektuję. Jeszcze oni takiego nie wymyślili? No, ja sam, stary, tutaj zaprojektuję no, dla nich. Powiem ci, że Lidl będzie miał podobnie. Nowy projekt? Nowy Lidla. Projekcik. No i git. Dobra, tak więc, kurde, szybko lecimy z tym, bo tutaj już zaraz pewnie noc zajdzie, bo tu nagle, no, właśnie. Tak sobie my tu gadu zawsze, a nagle już w ogóle może jest koniec wtedy, za chwilę. No. Może być wesoło. I tak jest zawsze. Ale damy radę. Zawsze za mało czasu. No. Ja myślę, że tą serię powinniśmy wydłużyć tak, żeby odcinki trwały godzinę. Kto jest za ręka w górę? No nie, ja myślę, że to trochę już przegięcie. Godzina. Nikomu by się nie chciało, no nie? Co, ale ja nie wiem, czy ktoś jakiś, oglądał. Jakiś taki stary bonusowy, wiesz, odcinek taki bardzo długi i byśmy jakąś wielką budowlę tak wybudowali. O, tylko no, kwestia jakąś, tego, no, czy wieżę Eiffla, czy coś takiego, nie? No, czy by ktoś to chciał oglądać do końca. Napiszcie, no, czy byście chcieli taki odcinek zobaczyć długi. Godzinny na przykład, gdzie będziemy coś budować. Ale takiego konkretnego, jakiś taki ty, albo jubileuszowy. Zrobić, nie? O, albo live'a, na live'ie właśnie, no, na można też tak budować sobie. Takie dwie godziny sobie. Budować te. O, taki właśnie. Live z budowania domku. Napiszcie, co o tym myślicie, ludzie. Dobra, i w sumie, stary, to jest lepszy nawet miernik czasu, ta pogoda, no, no. Bo tak naprawdę, wiesz, może zawsze trochę więcej jeszcze dojdzie nam czasu, może czy coś. Może tak, faktycznie. Dobra. Ale ogólnie, kurde, ja długo nie, ja czasu powiem ci, mi że zajmuje. Ja nie wiem, jak mi to wyjdzie, nie? Że ja nie wiem, jak to będzie wyglądało. Ja to też nie wiem, ci ale już jakoś, od razu, nie? Jakoś mi tu idzie mi w miarę, nie wiem, tak mi się wydaje. Zaraz, stary, logo tutaj Biedronki walnę, ten znaczek Biedronki. Ja tu właśnie próbuję teraz tego Lidla walnąć znaczek. Teraz właśnie painting. I dobra, i lecimy. Czekaj, to jest raz, dwa, trzy, cztery. O kurde, ja nie wiem, czy to będzie na środku w moim mnie przypadku. Też nie wiem, czy będzie... O! Walnąłem. O, elegancko mi to wyszło, kurde. Dobra, no, o kurde, Lidla, stary, miałem. Powiem ci, że u mnie bekowo to wyszło, nie? Naprawdę. Ale mega. Ja... Mega? Fajnie no, mega wygląda? Fajnie wygląda, no. Beka. Kurde, ja, stary, miałem Lidla w ogóle. Trafionego no, ja na razie. Ja Lidla trafiłem szybko, powiem ci. No, a trafiło. Biedronka teraz, kurde, mi potrzebna, tylko ja nie wiem, czy ja w dobrym miejscu to wkładam w ogóle, czy to w dobrym miejscu umiejscowuję, ale raczej tak. U mnie kozacko. Lidla, ja mam Lidla? Nie, ty nie, masz ja Lidla. Nie, ja mam Lidla. O kurde, stary, ja miałem idealnie, żeby Lidla tu zrobić znowu, dawać Biedronkę szybciej. U mnie spoko dawać to mi wyszło, tu Biedrę. U mnie to spoko wyszło, powiem ci. No kurde, u mnie w sumie tak trochę wylatuje. A, no to w sumie mogę zrobić o jeden niżej, tutaj na przykład, o. I tutaj jakby było ten Lidl teraz. Kurde, znowu Lidl, stary, kolejny raz. Ej, może tu Biedry nie ma, może tylko Lidl. Nie, no musi być Biedronka. Dobra, była. Teraz tak, tu mówiłeś, że dwie pary drzwi, no dobra. To zrobimy ty dwie. Ty właśnie, żeby było wejście i wyjście, nie? Zrobimy dwie. Stary, tak. No trzeci raz mam Lidl, zaraz Lidla zrobię normalnie, no nie wytrzymam. Co to ma być? Kurde, no. Właśnie ogólnie Vito mówił, że jakoś to można scrollować i sobie zmieniać te obrazy. Coś takiego jest właśnie chyba. Jeśli umiecie to robić... O, mam Biedronkę! Dobra, jest Biedronka, wreszcie. Ło. Trafiłeś? Ale długo mi to zajęło. Nie? No, strasznie, stary, straszna masakra. Ale jakoś dałem radę, tutaj jeszcze sobie zrobimy tak, o. I dobra, i mamy przynajmniej jakieś, kurde, tu początek, zaczątek tego wszystkiego. I tutaj musimy zrobić jakieś wejście w ogóle. Weźmiemy właśnie jakiś lód, czy coś takiego. I zrobimy właśnie takie jakieś szklane drzwi, czy coś. Za chwilę wykminimy. I zaraz musimy w ogóle kontrolować ten. A może z lodu? Kurde, nie no, ze szkła chyba to zrobię. Ja mam elegancko już zrobione. Albo coś z czegoś takiego. Ty już, stary, masz tam wejście zrobione, tak? Mhm. O kurde. Ty, a z czego w takich supermarketach są ten, zrobione ten, podłoga?
Nie wiem. Z kwarcu pewnie. No, z kwarca. Dobra, czekaj. Aha, dobra. To ja teraz wezmę sobie szybko siekierkę i szybko setuję to i będę tutaj miał już podłogę. No, dobra. Elegancko. Wejście jest. Ja, stary, kurde, muszę się spieszyć, bo to jest masakra. Nie wiadomo, ile czasu zostało. Bo nie, no, mamy, nie wiadomo, nie, ale ogólnie już stare słońce zachodzi, tak więc już tak? Chyba nie aż tak dużo, no, o, ja nie, widzę, o, że tam nie. Słońce zachodzi. Jak ja w środku jeszcze nic nie zrobiłem. No, ja, stary, też na razie nic, ale robię na razie tutaj wejście. Ale nie wiem właśnie za bardzo, jak to zrobić. Cyk. Improwizacja totalna. No jak zawsze. Improwizacja musi być. Dobra. Tutaj będzie wejście, a tutaj będzie wyjście, okej. A kasy jakieś się zrobić, czy coś takiego? Ja nie, no właśnie, to... kasy, stary, kasa, fajnie kasa, można. Kasa, nie? Dobra, czekaj, muszę... Uuu, ale te drzwi wyglądają epicko. Dobra. I teraz tak, o, tutaj już może być... Tak... Kurde, już stare słońce zachodzi, no nie, masakra. Nawet mnie nie stresuj, nie może zachodzić. Jak ja dopiero tu zaczynam w ogóle. Przecież teoretycznie. Ja, tu na razie mam stary początek w ogóle i tutaj na razie... Dobra, ja tu wiem, jak to zrobię. Ja to widzę, szybko, że już zachodzi, faktycznie. Ja to szybko, stary, lecę z tym w ogóle. Dobra, cyk. Ja już tutaj, ja próbuję półeczki już zrobić, ale... To szybko, stary, ci powiem. No, ale nie mam kasy żadnej zrobionej, nic takiego. No, nie ja wiem, też, jak to wyjdzie. Stary, nie jesteś sam, nie jesteś sam, bo ja tutaj dopiero ściany robię, a tak naprawdę. A się zrobiło na maksa, ty. No, daj spokój. Daj spokój, masakra totalna. A ty da totalna. Się coś na tych półeczkach postawić, ty, ciekawe, ale chyba nie. Ale ja wiem, ty, ja a ty wiem, tam jak... półki zrobiłeś w sklepie i w ogóle? Tak, no już właśnie robię półeczki. O kurde, stary, no to ty jesteś do przodu nade mną. A słońce już zachodzi, no właśnie, kurde. Widzę, że się ciemno zrobiło, stary, na maksa, nie? Już nic nie widać, nie? Nie. Ja tu dobra. Muszę oświetlenie w moim sklepie ogarnąć jakieś. Kurde, w ogóle, stary. Dobra, tutaj mam pomysł. Szybko tutaj kończymy to. Tylko ja nie wiem, jak się nawet ten blok nazywa, dobra, tak więc czekaj, tego bym nie mógł zrobić. Dobra. Dobra, ja tu ty, no może, stary, włączysz szybko dzień? Nie, nie można. No, żebyśmy widzieli coś, cokolwiek tylko. Dobrze, już kończymy. Ja mam światło już w sklepie. Na nie? Szybkości mordo, ja dawaj. Ja mam światło w sklepie już. Tak? No. Zbuntowałeś? A jak? O, ty cwaniaku. U mnie już jest światełko w tunelu. Czekaj, ja tutaj, stary, mam pomysł, wezmę tutaj jakąś promocję dam. O kurde, Lidl, stary, tu reklamę Lidla na Biedronce zawiesiłem. I tak nie można, oszukałeś. Jak tu chciałem jakąś, o, dobra, obrazek tu jakiś wkleiłem. Czekaj, czekaj. Ja tu robię jeszcze, wiesz, żeby coś było do kupienia na tym w ogóle. Supermarkecie. A jak? Dobra, a ja, stary, w ogóle tutaj już, kurde, musimy kończyć bez kitu. Czekaj, 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 dobra. Czas już godzi. I już, kurde, ja nie skończyłem ogólnie. Dobra, dachu. U mnie w sklepie produkty leżą tylko na ziemi wszędzie, nie? To? No. A już leżą, to, stary, już jest postęp, tu ładnie ogólnie. Już są, człowieku. Już można kupować. To zaraz, stary, idę na zakupki. Dobra, do tego. Dobra, tylko jeszcze nie mam kasy żadnej zrobionej, ale może czekaj, coś tu na szybko zrobię. Stary, ale i tak szybko się wyrobiłeś, ja nie mogłem właśnie w ogóle dać tego, nie mogłem wybudować, wiesz czego, o, ja nawet w ogóle źle to zrobiłem, nie mogłem tego obrazu postawić, to było najgorsze. Dobra, tu tak są naprawdę. Kasy, człowieku, jeszcze tylko pod... O Jezu, powiem ci, stary, że ciężko. Jest grubo. U mnie tak nawet myślę, że całkiem spoko to wyszło, nie? Ja tu muszę szybko to setować ogólnie i tyle. Czekaj, czy ja tu dam, mogę dać? Ty, no co jest? Ja sam time set day, fuck. A ty dobra. Setować chciałeś? No. Dobra, ja, stary, zrobię na szybkości taki dach, niedokończony ja, będzie, ja już mam, ale... nie? Ja już mogę kończyć mój sklep. Dobra, no to już kończymy, stary. Dobra, daszek jest. Tutaj jest wejście, jakieś kurde te półeczki, zamrażareczki, coś tam. Tutaj jakaś półka. Kurde, ciekawe, nie wiem, stary, co ja tu robię w ogóle. Zrobić jeszcze coś jednego. Tu jakaś lodówka. O kurde, tutaj w ogóle co tu się dzieje? Muszę tutaj szybko zrobić. Dobra, ja już mam, stary, jestem gotowy prawie, nie? Dobra. Ja już tu sobie wykańczam jeszcze tylko takie bzdurki.
Ja tutaj kasę tylko robię. U mnie kasy się nie udało zrobić. Tak, nie udało znaczy się? Znaczy mam taki prowizoryczną, no, można powiedzieć. Czekaj jeszcze. Dobra, stary, no ja w ogóle czekaj, nie czekaj, wiem. już kończę. Dobra. Stary, no musimy kończyć, albo... Dobra, kończymy. Stary, chyba że teraz będzie czas szybki na dokończenie i my dokończymy, zrobimy małe cięcie, jak nie, dobra, wykończymy ja domki, to ten. Nie, dobra, ja już skończyłem, stary. Ale ja bym jeszcze tak dał minutkę, stary, na wykończenie tutaj. Dobra, to wykańczę. Dobra, więc już tutaj kończymy właśnie budowanie, trochę tutaj pokombinowaliśmy jeszcze, żeby jakoś w miarę wam się to oglądało, żeby to jakoś wszystko wyglądało. Ja tutaj właśnie już wykończyłem w miarę jakoś środek i za chwilę was oprowadzę, ale najpierw wyjdę i zobaczymy najpierw domek Vita w sumie, sklepik Vita. Tak, dzisiaj sklepik Vita, a później przejdziemy do mnie, no i w sumie widzieliście jak ja tu budowałem, zobaczycie później na końcu jak to wygląda, bo trochę jeszcze tutaj pozmieniałem i tak więc ty Vito dawaj, gdzie ty jesteś, no ja tutaj tu, stoję przy dispensie. Serze, no to ja dawaj, siebie. Z tobą chcę dawaj, wejść. Dawaj. Zapraszam, dobra, to zapraszam wchodzę. Do sklepu. Uuu, stary, ty nawet pod kolor niebieską koszulę ubrałeś, taką a jak? Ten. Stary, masz nie, tutaj no... uloteczka z Lidla, co można oferta kupić, jakaś? A jak, co można kupić. O, już pan sprzedawca tutaj reklamuje a jak? Ten. Jak... Dobra, nie także źle, tak to nie wygląda źle. Z zewnątrz. No. Czekaj, oblecimy, zobaczymy. No tam nie ma co oblatywać nawet, nie? Nie, no fajnie ogólnie, stary, fajnie nawet to wygląda. Ty, to taki grzyb trochę wyszedł. No, bardziej. Ale łatwo tutaj mogłeś szybko to wypełniać, nie? Ten na to przykład, stary, tak, tą bryłę z cobblestone'a to szybko sytować i... Dobra, no ogólnie fajnie podoba mi się ten ogródek i te drzewka tutaj, co dałeś i to fajnie tu otoczenie wygląda. Dobra, no. Tu jest dawaj. Wejście, stary, wchodź, pyk. No, dawaj, zabezpieczenie. O kurde, ty takie półki właśnie, takie nie wiedziałem jak półki są. Zrobić. Patrz, tu możesz sobie już podjeść coś, jakbyś był głodny. No, ale później zapłacić chyba za to no, trzeba, później nie? Trzeba zabulić, niestety. No. W sumie tylko ciasto zostało już, nie? W ofercie. Wszystko wykupili już. Wszystko wyprzedane, nie? Tylko ciasto zostało, także no tutaj nic nie... Tutaj masz kasy takie, że wrzucasz to... pieniądze i jak a, dużo wrzuciłeś... Tu się wrzuca, ta. Do środka, tak? Tu wrzucasz hajs o. I ten. I wychodzisz. I wychodzisz. Kasy samoobsługowe, tak, można samoobsługowe by powiedzieć. Tutaj są, wszystko jest. No i stary, no, tędy wychodzisz. Stołnik. Pyk, tu zabezpieczenie, cyk. I już z zakupkami jesteś i z zakupami zadowolony. Już jesteś i wychodzisz i dziękuję. No w sumie stary, powiem ci, że spoko. To ja teraz cię zapraszam dobra, tutaj do mnie ja i do ci pokażę. Tak więc tak wygląda ta biedronka człowieku, moja. Nie, no tu epicko, powiem ci, dach to masz epicki zrobiony, nie? No, tutaj ten ogólnie filarek, właśnie fajnie, no, mega. Kwarcowa biedronka, taka już bardzo. High life. Na bogato biedronka. Nie, na no, bogato. Ci, że, a ten obraz tutaj z tymi pająkami. Stary, to jest nowa oferta, a, to nowa oferta. Pająki w ofercie dzisiaj. Tak, pająki a, to dzisiaj. Spoko w sobie. Sobie mogłem tutaj porozwiesić więcej tego. No, na przykład w sobie tak tutaj, by było lepiej, no. Jakby... Żeby jeszcze tutaj dać i tam, o, tutaj o, na przykład jakaś, tutaj. No. I takie ofertki, nie? Tak o, jakby, że tutaj jakieś promocje, tak, bo tak, zawsze no. Są te plakaty tak, takie no, przed tymi, przed supermarketami. Tutaj rozkminiłeś to dobrze, powiem ci, no. No, fajnie. I tutaj wiesz, takie przeszklone drzwi no, jak zarąbiste. Są w tych supermarketach nowoczesnych no. Teraz i zarąbiste. Teraz tu wchodzimy. No i masz tutaj stare ciasta, na półeczce tutaj wszędzie ciasta. Jo, pierdicie, też widzę, promocja na ciasta jest. No, jedno. dzisiaj ten cukiernie nam dostarczyła nową dostawę. Ale skrzynka pusto, mordo. No, to miały być takie lodówki, że wiesz, że coś a, się wyciąga no, jak w supermarkecie no, jakimś, fajnie, te przeszklone. Fajnie, no, fajnie. I wiesz, jak masz już jakieś zakupki, to chodź, ja cię tu skasuję. No, no. Dzień dobry. Dobry, tutaj, dobry. Tutaj produkty proszę dać do skasowania. Pip, pip. Dobra, tutaj ja stary, i tam proszę kasa. Teraz kasę i teraz kasę wkładasz tutaj, wkładamy do kasy kasę, jak mi zapłacisz stary i tutaj, o wiesz, kurde, tutaj chciałem zarypać kasę. Oż ty złodzieju mały. Uciekam ze sklepu. O ty, dojdzie cię stary, na flyu, tutaj ten, cię będę atakował. O Boże, nie no, mi się podoba, epicko to wygląda. A chciałem cię stary w kwarcie, chciałem Boże. Cię zamknąć. W więzieniu chciałeś się zamknąć, ty zepsujesz no. Sobie sklep, mordo. Ty nie mogę tego cofnąć, stary. Co jest? Zepsujesz sobie sklep, stary. Zawsze, a czekaj, jak wygrałem, mój sklep wygrał, słuchajcie, patrzcie. Ty, ja nie wiem jak to się robiło, stary, co jest?
No nieźle, nieźle. Dobra, stary, myślę, że to... Mi się podoba sklep, mi się podoba ogólnie. Dobra, spokojnie. Tak więc ogólnie, kurde, widzieliście mój domek, ja tu dałem jakąś lipę, mam nadzieję, że jakoś to zaraz naprawię, ale no, chciałem zamknąć tu Wita w więzieniu, tak więc tak wyglądałyby nasze dołki, możecie oczywiście głosować na lepszy, ja tu wam pokażę od tyłu mój domek i... bo od przodu ciężko i możecie głosować ogólnie na mnie albo na Wita, a na ten odcinek to by było na tyle, tak więc ja się z wami żegnam, dzięki, cześć i na razie, pa, pa. Trzymajcie się. Hej. Pa.